W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jaki jest mój patent na zrobienie deski typu end grain, czyli deski sztorcowej. Ja zdaję sobie sprawę, że już masę ludzi nagrywało film, jak się to robi, ale jak tak oglądam te wszystkie realizacje, widzę, że efekt jest końcowy jest ten sam, ale droga jest troszeczkę różna, żeby osiągnąć ten cel. I w mojej realizacji chciałbym pokazać, jak ja to robię, prawda? No i deska sztorcowa, no to widzicie, wiecie jak to wygląda. Można się fajnie bawić. Tu mamy akurat deskę dębową. Tutaj jakiś taki odpad, gdzie były łączone różne gatunki, egzotyczne i nasze krajowe. Wiadomo, no tylko to nie muszą być tylko i wyłącznie deski do krojenia, no. Robię też na przykład jakieś takie podstawki, no można się z tym bawić jak się chce, możliwości jest naprawdę wiele. Z racji, że mam trochę dębiny w grubości 1 cal, to wezmę i wykorzystam to, żeby Wam pokazać jak się robi taką standardową, znaczy jak ja robię taką standardową, dębową, solidną dechę do krojenia. I będzie tutaj przedstawiony cały proces jak ją robię, czyli od momentu rozkroju, aż jak już będzie zrobiona, pokażę Wam jak ją impregnuję, także do momentu, aż ona jest finalnie skończona. No to co, zaczynamy. Mam tutaj, tak jak mówiłem, dębinę calówkę, takie mam kawałki po około 50-60 cm. Najpierw trzeba to przestrugać, później porozkrajać, także zapraszam do oglądania. Ok, moje dechy mam przestrugane z trzech stron, góra, dół i jeden bok. Przestrugałem wszystkie na jednakową grubość i to jest bardzo ważne. I akurat tutaj mi wyszło 21 mm. I z reguły jak robię salówek, to tak wychodzi od 19 do 23 mm, w zależności też z jakiego materiału robię. Tutaj wyszło 21. I teraz następny krok, bardzo ważny. Na każdej desce z jednej strony biorę ołówek i znaczę wszędzie, każdą jedną z osobną. Z jednej strony wystarczy. I tak dalej, i tak dalej. Jak już to zrobię, ustawiam piłę na 23 mm. Przypominam, tutaj była grubość 21. Ja teraz ustawię piłę na 23, 24 mm. I będę ciął wąskie paski. Wszystkie swoje dechy udało mi się pociąć na tego typu listewki, które z dwóch stron są przestrugane na jedną grubość, z dwóch stron jest cięcie piłą, tak? I tak jak wcześniej mówiłem, bardzo ważne jest to, przynajmniej dla mnie, bardzo istotne jest to znaczenie ołówkiem, bo teraz widzicie, każda listewka z jednej strony jest znaczona ołówkiem. Teraz kolejnym krokiem, jaki będę wykonywał, to będę brał te listewki i sklejał je w tego typu formatki, które składają się z 14 elementów, z 14 takich patyków. No, jak widzicie, tu jest jeszcze ta jedna listewka, ma to znaczenie ołówkiem. I będę to robił w ten sposób, że to ułożenie ołówka zawsze będzie w jednym kierunku. To jest, po co to jest? To jest tylko i wyłącznie dla mnie ułatwienie, żebym mógł szybko to kleić i jak widzę, że jest ołówek, to znaczy, że to jest ta powierzchnia, która powinna być klejona, że ona na pewno jest wyrównana.
No to cóż, bierzemy i kleimy. Tak jak rozcinałem te dechy, nie patrzyłem się, jak one leciały, te listewki tak leciały, to jest wszystko pomieszane. Im bardziej pomieszane, tym lepiej. Na samym końcu ułoży się z tego jeszcze ciekawszy wzór. Więc no cóż, trzeba się wziąć i zabrać za klejenie. Moje listewki już się ładnie pokleiły. Teraz nie zostaje nic innego, jak wziąć i to przestrugać. I będę to strugał w ten sposób, żeby grubość tej formatki była dokładnie 21 mm. Wtedy każdy z tych elementów, które były klejone, będzie miał z jednej i z drugiej strony grubość 21 mm. I tak później na gotowej desce będzie to wyglądało. Czyli będzie idealna kosteczka kwadratowa, nie będzie to prostokąt. Dlaczego tak, a nie inaczej? Z prostego powodu, bo mi się akurat tak podoba, tak? Tutaj no nie ma reguły, mogły być to prostokąty, mniejsze, większe kwadraty, ale no, według mnie, według moich klientów najbardziej estetycznie wygląda właśnie taka malutka kosteczka. Dobra, no to nic, no to strugamy w takim razie. Teraz następnym etapem będzie rozcinanie wszystkich tych formatek w poprzek. Jaka szerokość tego cięcia? No to już jest uwarunkowane tym, jaką później grubą będziecie chcieć deskę do krojenia. Ja w tym wypadku zrobię prawdopodobnie tak, żeby decha na koniec miała 3,5-4 cm, to będzie taka solidna decha. Więc tak samo właśnie będę rozcinał te formatki na taką szerokość. Istotne jest to, że w momencie, kiedy będziecie rozcinać każdą z tych formatek, nie możecie ich pomieszać. Każdy osobny pasek musi być odłożony wzdłuż tych samych słojów, ani nie obrócony, ani do góry nogami nie położony. Ja sobie staram się po prostu, bardzo na to uważam, żeby było to w kolejności robione. Zresztą jak będę za chwileczkę ciął, to zobaczycie dokładnie, o co mi chodzi. Kolejną czynnością, jaką muszę wykonać, bo jeszcze się nie zabieram za klejenie, muszę sobie znaleźć jakiś odpad. Tutaj mam akurat jakiś taki odpad sosnowy i z tego jeszcze potrzebuję dociąć dwie listewki, które wymiarami będą zbliżone do takiego jednego elementu. Listewki tam mogą być troszeczkę dłuższe, troszeczkę wyższe, to nie przeszkadza. Grubość w ogóle jest nieistotna. A po co mi te listewki, to dowiecie się w niedługim czasie, za chwileczkę jak przejdę do klejenia.
w takim razie powolutku zabieracie zaklejenie. Mam swoje cztery formatki poukładane w kolejności tak, jak były cięte. Mam swoje dwie listewki, o których mówiłem. Mam parę ścisków. No jeszcze dwa są zawieszone, też będę je wykorzystywał. One muszą być dłuższe z tego względu, że teraz powierzchnia klejenia będzie dużo większa i po prostu wygodniej będzie mi to rozłożyć na tych ściskach i nawet nałożyć klej. Więc patrzcie się, jak ja to robię. Cztery kubki, tak? Z pierwszej kubki pierwszy element, z drugiej, z trzeciej, z czwartej i od nowa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I można sobie zmierzyć, ile ta decha będzie miała. Mało. To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. No i to jest moja decha. Ten element, ta listewka będzie tutaj doklejona na samym końcu. Bardzo ważny element. Warto sobie to jeszcze sprawdzić, czy wszystko jest ok, czy coś jest niepomerdane. I za chwileczkę kleimy. No i super. Nie jest to jakoś bardzo mocno ściśnięte, można to, widzicie, dwa palce. Tutaj nie może być jakichś wielkich naprężeń. I mamy pierwszą deskę. Nie będę Wam już pokazywał, jak kleję drugą, bo to jest dokładnie ten sam proces. Robię dokładnie te same czynności. Takie deski zostawiam na 12 godzin. Niech to sobie porządnie stężeje. I po 12 godzinach zabieram się za kolejny etap.